Dawid, mecz dzisiejszy nie rozpoczął się tak, jak chcieliśmy tego, bo to my pierwsi straciliśmy bramkę, no ale potem twoja świetna odpowiedź, no i zaczęła ta gra wyglądać naprawdę dobrze. Zgadza się, mimo że straciliśmy pierwsi bramkę, ale to wydaje mi się, że my kontrolowaliśmy grę. Pod Beskidzie tylko zagrażało nam z tych fragmentów. No, myślę, że byliśmy na to przygotowani, no straciliśmy bramkę. Widocznie musimy jeszcze więcej nad tym popracować, ale fajnie, że dobrze, że udało się do przerwy wyrównać, bo drugi połowie czas by nam szybciej uciekał, a tak staraliśmy się kontrolować mecz i szczęście nam dopisało w końcówce. Ty lepiej mi powiedz, jak zdobyłeś tą bramkę, bo z mojej perspektywy to wyglądało tak, że urywasz się obrońcy, gdzieś tam kątem oka patrzysz, gdzie bramkarz jest ustawiony, strzelasz i wpada. Ja akurat strzały z lewej nogi nie są takimi strzałami, gdzie celuję, po prostu mam zamiar dobrze, mocno i celnie uderzyć. Po środku, że zamknął oczy i że chpiznął, no i tyle. Wszystkich cieszy to, że Adrian Błąd w końcówce strzelił tego gola. Pokazaliście, że walczycie do końca i że tak naprawdę liczyliście tutaj tylko i wyłącznie na zwycięstwo. No, zgadza się, w każdym meczu zakładamy, że gramy o 3 punkty. Remis z perspektywy dał się bardziej sprawiedliwy, ale to jest nieważne w piłce, czy to jest sprawiedliwe, czy nie, to my zgarniamy 3 punkty. W wielu meczach to mieliśmy przewagę, nie wygrywaliśmy, dzisiaj to my zgarniamy 3 punkty i się cieszymy z tego. No i najważniejsze 2 mecze przed nami u siebie. Powiedz mi, czy cieszysz się z tej pierwszej bramki po powrocie do GKS-u Katowice? No bardzo, bo już nie pamiętam, kiedy grałem, kiedy strzeliłem, aż kurz mi spadł z ramienia i tak z szafy odkurzony trochę. Dzięki wielkie. Dzięki.